Wojciech Orzechowski, w tym odcinku opowiem, dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy flipują, dla tych, którzy inwestują w nieruchomości. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Wiele osób pyta mnie o to, jaką działalność, jaki rodzaj działalności wybrać. Czy może to być działalność gospodarcza zarejestrowana na własne nazwisko, czy może spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka jakaś inna osobowa, czy inna znowu prawa handlowego, a może i niektórzy pytają o spółkę akcyjną. No, oczywiście, wybór i tak zazwyczaj pada na jedną z dwóch możliwości, a mianowicie albo działalność gospodarcza zarejestrowana na własne nazwisko, albo. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I teraz przyjrzyjmy się tym dwóm rodzajom, ponieważ ja przynajmniej obstaję, że spółka ZO nie jest tym najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że ja mam takie przemyślenia, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to Rodzaj działalności gospodarczej, który jest skierowany albo do biednych przedsięwzięć, albo do takich bardzo bogatych ryzykownych. A więc już uzasadniam. Ci, którzy zakładają spółkę zła, mówią, o mamy cit 9%, no i nie musimy płacić zus więc otwórzmy taką działalność, bo to nam się będzie opłacać. Tylko że z czasem okazuje się, że no, gdy zarabiamy, już na tej spółce jakieś pieniądze i wypadałoby sobie wypłacić wynagrodzenie albo dywidendę, no to stoimy przed problemem podwójnego opodatkowania. Niektórzy ten problem rozwiązują w taki sposób, że wystawiają fakturę ze swojej działalności do spółki ZO. Niektórzy wpadają na pomysł, żeby się zatrudnić w tej spółce ZO, a wtedy dochodzą zusy. Co nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale niektórzy mówią, a my wypłacamy sobie wynagrodzenie, wynagrodzeniem funkcyjnym yy, dla członka zarządu, które nie jest ozusowane, a które jest tylko opodatkowane yy, 19%, czy tam 18% właściwie w skali podatkowej, więc yy, to jest dla nich opłacalne. No i to jest rozwiązanie dla tych, którzy mają takie biedne przedsięwzięcia. Dlaczego biedne? Dlatego, że. W ten sposób można wypłacić sobie 85 tysięcy złotych rocznie, ponieważ potem skakuje się wyższy próg podatkowy no i podatek dochodowy wtedy jest 32%. A więc ci, którzy tam sobie coś pykają, coś tam dziubają, dziubią, tak, dziubią sobie. No i okazuje się, że no 8,5 tysiąca to jest no około 100 tysięcy złotych, czyli jeżeli około 100 tysięcy złotych spółka wygeneruje w ciągu roku zysku, no to w ten sposób oni tam sobie próbują to wypłacać, no oczywiście starając się tych 85 tysięcy nie przekroczyć. No niestety przy flipach to jest tak, że często jeden flip to jest 100 tysięcy zysku. A więc robisz jednego flipa w roku i bach, już właściwie ciężko wypłacać te pieniądze. Potem generuje się pewien majątek i dochód w rozumieniu już takim księgowo-bilansowym. Trzeba byłoby ten dochód sobie wypłacić, ale wtedy wypłacamy go dywidendą i płacimy 19%. Czyli najpierw te pieniądze będą opodatkowane 9% podatkiem, a potem dodatkowo 19%. A więc, jeżeli miałbyś zamiar robić mniejszy obrót, no to trzeba byłoby. Faktycznie założyć sobie tą, tą firmę, czyli jak tak, no, planujesz jednego flipa w roku zrobić. Natomiast, jeżeli planujesz na tych flipach dobrze zarabiać, a mam takich uczestników warsztatów, którzy już nie wchodzą w transakcje, z których nie wyciągną 100 tysięcy złotych, a więc no tu spółka z nie jest najlepszym rozwiązaniem. Bo ponieważ pod tym względem jest no, po prostu droga, po prostu droga. Oczywiście tam uwzględniamy jeszcze to, że zyskujemy na tym, że nie płacimy ZUS-u, więc tak naprawdę gdybyśmy sobie tak zrobili zestawienie przychodów i gdzie ten poziom zysku równa się opłacalności prowadzenia spółki to w ten sposób. No to około tam 120-130 tysięcy złotych zysku. No więc do takiej kwoty ewentualnie to jeszcze będzie opłacalne, bardziej opłacalne prowadzenie spółki Zoo, zamiast robienia flipów na działalności gospodarczej. No oczywiście. W spółce ZOM mamy taką sytuację, że udziałowiec jest o wiele bardziej chroniony, ponieważ gdyby coś poszło nie tak, to, to zawsze spółkę można położyć. Chociaż tutaj, a proszę wziąć pod uwagę to, że Urząd Skarbowy czy ZUS właściwie nie odpuszczają i cisną do końca, a nawet przerzucają zobowiązania spółki na prezesów, czyli na członków zarządu. A więc ten członek zarządu tak czy inaczej odpowiada. A jakby się uprzeć, to wierzyciele, gdyby się pojawili, również mogą robić regres długu ze spółki na prezesa zarządu. No i okazuje się, że to wcale ten prezes no, nie jest chroniony, a więc ta spółka cała nie daje takiego pełnego bezpieczeństwa, chociaż nazwa jest z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest z ograniczoną, ale nie zawsze może się okazać, że unikniemy odpowiedzialności i spłaty pełnego zadłużenia, jeżeli narobimy jakiegoś bigosu. A zazwyczaj to jest tak, że ja jako udziałowiec zakładam spółkę, a potem wchodzę do zarządu i odpowiadam pełnym swoim majątkiem za te zobowiązania, o których wspominałem. W niektórych sytuacjach oczywiście da się położyć spółkę i uniknąć tej odpowiedzialności, ale jest to dosyć ryzykowne, raczej na to bym się nie nastawiał. Jak już pokazujemy na naszych warsztatach, bo ja przypomnę, że mamy ponad 612 flipów zrobionych, takich pojedynczych przez pojedynczych uczestników, którzy nie mieli żadnego pojęcia, o działalności flipowej to mamy już takich 600, ponad 612 transakcji. I tutaj nie są wliczone w te statystyki no takie wyniki jak na przykład Kamila Siedlec, który, który kupił 100 nieruchomości, 70 sprzedał. Z Kamilem robimy czwarty etap, więc oczywiście zachęcam do tego, aby się przyjrzeć w sklepie rentiera co do szkolenia, nazwanego czwarty etap. Tam optymalizujemy to hurtowe flipowanie oraz przyglądamy się, jak inwestować w duże nieruchomości. Może Ciebie coś zainteresuje, ale powracając jeszcze do tej spółki. Z i działalności gospodarczej, no to okazuje się, że to ryzyko jest tak niewielkie, że jednak warto otworzyć tą działalność gospodarczą i sobie robić flipy na własnej działalności gospodarczej. Chyba, że pójdziesz w kierunku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, bo to też jest taki twór, który jakby łączy nam te wszystkie walory, które są i spółce z o .o., i w działalności gospodarczej. Troszeczkę jest to droższe rozwiązanie, ale za to bezpieczniejsze i łatwo stamtąd można wyprowadzać pieniądze. W działalności gospodarczej natomiast faktycznie odpowiadamy za wszystko, natomiast to ryzyko jest na tyle niskie, że tak jak też w niektórych statystykach wspominam, że na 500 transakcji mieliśmy tylko 4 wpadki rzędu 15 tysięcy złotych, więc to nie jest jakieś wielkie ryzyko, żeby trzeba było odpowiadać. Nawet temat rękojmi tutaj nam w jakiś sposób nie zagraża, a o rękojmi mówiłem chyba w 16 odcinku. Więc zapraszam na YouTube'a zerknąć do 16 odcinka vloga i tam o tej ręko mi opowiadam. Do tej pory podsumowałem tak, jakby to biedniejsze przedsięwzięcie, ale mamy też bardzo bogate przedsięwzięcia. Czyli tutaj, w biednym, no to do 85 tysięcy zysku, nawet uwzględniając ZUSy, no to tam może do 130 tysięcy zysku byśmy gdzieś tam doszli, że ta spółka Zo jest opłacalna. Ale spółka ZO jak najbardziej jest uzasadniona przy bardzo dużych projektach, przy takich ryzykownych, przy tych, gdzie się mocno kredytujesz, przy tym, gdzie kupujesz duże gdzie płacisz wielkie raty, wtedy jak najbardziej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje uzasadnienie. Natomiast w każdym innym przypadku tutaj bym jednak wskazywał na działalność gospodarczą zarysowaną na własne nazwisko. Dodam jeszcze dwa takie przykłady, w których założenie spółki ZO przy flipowaniu jest uzasadnione. Pierwszy, pierwsza sytuacja jest taka, gdy mieszkasz za granicą, podlegasz opodatkowaniu w państwie, w którym mieszkasz, czyli na przykład mieszkasz w Grecji, tam podatek dochodowy jest 40%. Jeżeli robiłbyś flipa w Polsce i chciałbyś opodatkować go w Grecji, no to faktycznie ten zysk będzie opodatkowany podatkiem 40%. Wtedy lepiej założyć odrębny podmiot gospodarczy spółkę prawa handlowego w Polsce, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i tutaj sobie flipować. Tutaj sobie flipować. Powiększać ten majątek. Oczywiście spółka może utrzymać Ci samochody, połowę kosztów Twojego życia opłacać. Możesz w uzasadniony sposób nawet kupić mieszkanie, w nim mieszkać, żeby ci spółka opłacała. I gdy powiększysz majątek, no tak zgodnie z moją strategią, do 2 milionów, za te 2 miliony kupisz nieruchomości, które zainwestujesz na 9%, to one ci będą dawać 15 tysięcy złotych. Wpływu co miesięcznego z wynajmu, a na 12% będzie to 20 tysięcy, i wtedy jest sens skupić za te 2 miliony nieruchomości, i wtedy wpływy będą wpadać do spółki. Oczywiście każdorazowe wyjęcie później pieniędzy z, z tej spółki no, będzie skutkować tym, że też może nastąpić podwójne opodatkowanie. Tutaj, gdyby to było 20 tysięcy, czyli 240 tysięcy rocznie, więc gdybyśmy chcieli część pieniędzy wyciągać nawet jako członek zarządu, no to tylko do 85 tysięcy, bo później skakujemy w drugi półróg podatkowy, to by trzeba było jakoś inaczej już te pieniądze pomyśleć, żeby ewentualnie wypłacać sobie do kieszeni. Drugi przypadek jest taki, że załóżmy, prowadzisz działalność gospodarczą, która nie jest owatowana i nie przekraczasz 200 tysięcy obrotu w roku, czyli jesteś zwolniony z vat -u. Załóżmy, jesteś architektem, obsługujesz klientów końcowych i nie jesteś VATowcem, czyli wystawiasz im fakturę bez VAT-u, no, albo rachunek w zależności tam, jak to jakiego nazewnictwa używa przez co klient końcowy ma tańszą usługę u Ciebie. Gdybyś przekroczył 200 tysięcy obrotu, to oczywiście wchodzisz w VAT i ten VAT musisz doliczać 23%, wtedy ta usługa Twoja się staje droższa. A więc unikasz przekroczenia tych 200 tysięcy i starasz się zrobić wszystko, żeby klient Twój był zadowolony i żeby nie musiał drogo płacić, czyli drożej o ten VAT. No i tutaj, gdy zaczniesz obracać teraz nieruchomościami, to każdy przychód będzie Ci zwiększał Twoje obroty, Całkowite, no i może się okazać, że bardzo szybko przeskoczysz to 200 tysięcy, a więc wtedy pozostawiasz na działalności gospodarczej właśnie tą działalność nieowatowaną, czyli załóżmy architektoniczną, te projekty. Tu otwierasz sobie spółkę Zo, gdzie robisz flipy, i, i tamte flipy, i zyski z, z tych flipów wyciągasz no, ze spółki Zo, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale w tej sytuacji jest to uzasadnione. No i wtedy da się to jakoś pogodzić, jest to przynajmniej racjonalne, albo zrobić odwrotnie, tą działalność architektoniczną przenieść do spółki obrot nie przekroczysz 85 tysięcy zysku, ale przede wszystkim nie przekroczysz tego obrotu i tam przenieść tą działalność architektoniczną, a tu flipy robić na działalności gospodarczej. Są dwa takie uzasadnione przypadki, które no, przynajmniej zauważam. Ewentualnie trzeci. No, gdybyś na przykład był zadłużony, miał ogon, nie mógł otworzyć swojej działalności gospodarczej, no to wtedy warto to robić na osobie trzeciej. Można to robić ewentualnie wtedy zakładając tą spółkę ZO, tak, żeby ta osoba też czuła się bezpiecznie. Wtedy ona jest udziałowcem, ty załóżmy, jesteś członkiem zarządu, ty zarządzasz tym wszystkim, ty przy tym biegasz. Na te pieniądze jakoś tam znowu w bezpieczny sposób są zarabiane i wyprowadzane. To są moje oczywiście przemyślenia, nie musisz się z tym zgadzać. Jeżeli masz jakieś pytania, dawaj znać, pisz w komentarzach, zasubskrybuj ten kanał, no i zaznacz dzwonek, aby cię informował o kolejnych moich przemyśleniach, o kolejnych moich filmach. W komentarzach zostawiaj swoje pytania, no i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam cię serdecznie, Wojciech Orzechowski.